Cześć, to Zuzia. Witajcie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z takim luźniejszym filmikiem. Jak dbam o formę w czasie pandemii i kiedy wiosną się to wszystko zaczęło, to ja tak szczerze mówiąc praktycznie nic nie robiłam. Siedziałam na kanapie i oglądałam Netflixa albo telewizję i po prostu czasami wychodziłam na jakąś hulajnogę, na jakąś dyskorolkę, ale ogólnie tak nic szczególnego nie robiłam. Ale teraz postanowiłam to zmienić, więc odkąd teraz zaczęło się nauczanie online, 2-3 razy w tygodniu, zależy jak mi się chce, idę sobie pobiegać do bliskiego lasu. My w tym lesie mamy taki tor przeszkód i ja sobie 2-3 razy w tygodniu przebiegam ten tor przeszkód, plus wchodzę na taką wieżę widokową. Możecie zobaczyć, jak to wygląda, bo nagrałam Wam krótki filmik. W moim lesie jest jedno takie miejsce, gdzie zawsze biegają takie słodkie wiewiórki i zawsze je tam spotykam. A to jest ta wieża widokowa, na którą zawsze wchodzę i jest z niej naprawdę przepiękny widok. Tego mam w mojej szkole WF online i tak codziennie sobie ćwiczymy na macie. We wtorki tego nie ćwiczymy, dlatego że we wtorki mieliśmy ogólnie basen na nauczaniu stacjonarnym, ale wiadomo, że basenu online byśmy nie mieli, także oprócz tego wtorku ćwiczymy sobie codziennie na macie i to jest naprawdę bardzo fajne. Wcześniej nie mieliśmy tego WF-u codziennie, to było tylko dla chętnych, mało kto tam chodził, dlatego teraz jest naprawdę sztosik i mi się te zajęcia naprawdę podobają. We'll be right back.
tego, jak skończę moje lekcje online, to wychodzę na pół godziny na spacer, tak sobie postanowiłam, żeby trochę odpocząć od monitora i się dotlenić. To już było chyba wszystko, co robię, żeby zadbać o formę. I powiem Wam, że bardzo, bardzo dobrze się czuję, o wiele lepiej niż z tym, kiedy siedziałam na kanapie i obżerałam się czymś i siedziałam przed Netflixem. Także jeśli ktoś chce też zadbać o formę, to może minimalnie go zainspirowałam. Także jeśli Wam się filmik spodobał, zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie mój kanał i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!